Jesteśmy w komplecie, proszę sprawdzić. Są. Państwo młodzi są? Środkowie są? To na dobry początek wypadało Państwa młodych zapytać, to jak długo się znacie? 7 lat. Pani potwierdza, że to jest ten Pan, czy jeszcze? Tak, to jest ten Pan. To ile lat się znacie? Z 8. Z tego wynika, że Pani wcześniej Pana zauważyła, tak, a Pan jeszcze nie zauważył. No to jeżeli ustaliśmy, że to tak między 7 a 8, 7 a 8, tak? 7 a 8, to w jakich okolicznościach się poznaliście? Na studiach. Na studiach. Studiowaliście razem? Tak. Na jednym roku byliście? Tak. No i teraz pytanie, kto pierwszy na kim oko zawiesił? Ja. Pan. A jeżeli Pan pierwszy zawiesił oko na Pani, to jest następne, prosi następne pytanie, to dlaczego tak długo Pan zlepał? Tak? Ja myślałem inaczej, szanowni Państwo, że Pan młody oszczędzał, uzbierał 84 zł, przyszedł że dostanę. A ja mam tą przyjemność powitać Państwa właśnie w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu na uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego przez Panią Annę, tak? Bo myślę, że Pan młody wie, jak Pani Anna ma na drugie imię. Tak, zamawia. Oj, to chyba nie ta Pani. Przez Panią Annę Zofię i Pana Grzegorza. Ryszarda. Witam serdecznie Państwa młodych, witam świadków, witam rodziny, przyjaciół Państwa młodych, którzy przybyli na dzisiejszą Państwa uroczystość. A Pani po zawarciu Związku Małżeńskiego przyjmuje nazwisko. Dziękuję bardzo. Pan jest z tego tytułu zadowolony. Szanowni drodzy Państwo, podejmujecie dzisiaj ogromnie ważną decyzję życiową. Zawierając związek małżeński, jako bliscy sobie ludzie, łączycie swoje przyszłe losy, dążenia i plany życiowe. To dzisiaj razem będzie Państwo stawiali czoła trudnościom, jakim w życiu przecież nie brakuje. To razem będziecie rozwiązywali problemy, jakie życie ze sobą niesie. Ale również wspólnie przydać Państwo będziecie radość z pomyślnych wydarzeń. Cieszyć się Państwo będziecie wspólnymi osiągnięciami i sukcesami. Bo to właśnie dzisiaj, tak? 22 maja. W tej sali i od dzisiaj Państwo tworzycie nową rodzinę. Jej trwałość i szczęście zależeć będzie przede wszystkim od Was samych. Od wzajemnego zaufania i szacunku, jakie będziecie się darzyć. Od wzajemnego zrozumienia dążeń i oczekiwań. Od okazywanej szczerej miłości i wierności małżeńskiej. Zakładając rodzinę, przyjmujecie Państwo na siebie odpowiedzialność i obowiązki. Obowiązki te, jako małżonkowie, dzielicie na równi. Oboje, każdy na miarę swych możliwości i sił, jesteście Państwo zobowiązani przyczyniać się do zapewnienia rodzinie godnego życia, i to zarówno w aspekcie moralnym, jak i w zakresie materialnych warunków jej bytu. Każdy z małżonków zobowiązany jest do udzielania pomocy i opieki drugiemu małżonkowi i to we wszystkich sprawach, sytuacjach życiowych, na jakie Państwo już od dzisiaj, bądź od jutra wspólnie możecie napotkać. Oboje też jesteście zobowiązani do zgodnego współżycia i współdziałania dla tego, prawie właśnie dzisiaj, wcześniej wspomniałem, 22 maja tworzonej nowej rodziny. Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującym w naszym Państwie prawem, zawarcie związku małżeńskiego polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wolę zawarcia małżeństwa poprzez złożenie zgodnych oświadczeń przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i w obecności świadków. Jesteśmy w kobiecie. No i cóż mi pozostało? Mam obowiązek zapytać Państwa wody, czy jesteście Państwo zdecydowani złożyć takie oświadczenia? Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę wszystkich Państwa. A Pana poproszę o powtarzanie za mną treści oświadczenia, gdy Pan musi złożyć teraz stronę Pani Młody, Pani Młody, stronę Pana Młodego. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Anną Zofią. Anną Zofią. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynił wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. I trwałe. Dziękuję bardzo. Teraz Panią poproszę o powtarzanie na oświadczenia.
Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Grzegorzem Ryszardem. Grzegorzem Ryszardem. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, złożonych przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i w obecności świadków, mam przyjemność ogłosić, że małżeństwo pomiędzy Panią Anną Zofią i Panem Grzegorzem Ryszardem zostało, i zaproszę mieć Was niepewności, to powiem, zostało zawarte. Takiego na co dzień zrozumienia dla siebie. Także jeszcze raz gratuluję wszystkiego najlepszego.